Czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Zaczynamy nasze webinarium Ocenianie, pytania i odpowiedzi. Moje dzisiejsze gościnie to Edyta Wąsik i Agnieszka Wenda. Dwie nauczycielki, dwie ekspertki związane z Centrum Edukacji Obywatelskiej przynajmniej od kilkunastu lat. Agnieszka Wenda ma na koncie publikacje związane z ocenianiem kształtującym, więc temat jej bardzo bliski. Gości na webinariach, jest mentorką, trenerką przede wszystkim Centrum Edukacji Obywatelskiej, no i nauczycielką języka polskiego w szkole w Warszawie. Witam Cię serdecznie, Agnieszko. Edyta Wąsik, również nauczycielka, trenerka, mentorka w kursach internetowych. Nie wiem, czy ma na koncie również publikację związaną z ocenieniem kształtującym. Jedna z gościni w moim podcaście po dzwonku, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole, tym razem w Lublinie. Witam Cię serdecznie, Edyto. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Znamy się już teraz wszyscy, znamy się oczywiście z ekranów komputerów, może ktoś z Państwa miał okazję być na szkoleniu prowadzonym przez Edytę albo przez Agnieszkę, może się pochwali albo opowie o doświadczeniu na przykład w przerwie, jeśli będzie miał ochotę. A rozkład jazdy na dzisiejszy wieczór wygląda mniej więcej tak. Na początku podyskutujemy z Agnieszką i z Edytą o refleksji nauczycielskiej nad ocenianiem. Jeżeli Państwo mają w tym obszarze pytania albo chcieliby się podzielić swoimi praktykami, to bardzo serdecznie zapraszamy. Potem spróbujemy poradzić sobie z dwoma mitami wokół oceniania kształtującego. Myślę, że tych mitów jest więcej, ale my na warsztat weźmiemy sobie dwa. Zastanowimy się wspólnie, czy i jak można połączyć ocenianie stopniami z informacją zwrotną i powiemy o tym na pewno, czego nie robić. Zastanowimy się również nad obiektywizmem albo subiektywizmem, to zależy, z której strony patrzeć, nad obiektywizmem w ocenianiu. I ostatnie zagadnienie, które dzisiaj sobie przygotowałyśmy, które mam nadzieję też odpowie na Państwa potrzeby, to są indywidualne potrzeby uczniów i uczennic w kontekście oceniania, czyli to, co często Państwo zgłaszali w ankietach, kiedy pytaliśmy, jakie są Państwa potrzeby w zakresie oceniania i trudności z tym związanych. Tak wygląda dzisiejszy rozkład jazdy, więc w takim razie zaczynamy pierwszym pytaniem, żeby było refleksyjnie, bardzo w stylu CEO, zaczniemy od czegoś, co mam nadzieję rozgrzeje nas do myślenia o ocenieniu w ogóle. To pierwsze pytanie, czy nauczycielka reflektuje nad swoim sposobem oceniania, a szczególnie kiedy planuje wprowadzać zmiany? Co jest istotne w tym zastanowieniu się nad swoim ocenianiem? Rozumiem, że zaczynamy od takiej refleksji nad refleksją, czyli nad tym, czy w ogóle warto być refleksyjnym nauczycielem, czy refleksyjną nauczycielką. Ja mam w szkole za sobą już sporo lat pracy, ale przyznam się Państwu, że nie pamiętam, czy na początku mojej pracy w ogóle dokonywałam jakiejś refleksji. Chyba bardziej myślałam o narzędziach, o tym, co ja mogę zrobić, o ćwiczeniach, o zadaniach, o tym, jak sprawdzę wiedzę, ale właściwie to sprawdzanie wiedzy, umiejętności moich uczniów chyba nawet nie sprawdzałam może tak bardzo umiejętności, tylko najbardziej wiedzę. Skupiało się na takich tradycyjnych formach, czyli na robieniu kartkówek, klasówek, testów różnych, no i sprawdzałam zeszyty. Sprawdzałam rzeczywiście zeszyty, ale pod takim kątem, czy są ładne, czy są ładnie napisane, czy tam wszystko w nich jest. I jak sobie dzisiaj o tym myślę, to rzeczywiście jestem daleko. Jestem trochę daleko od tego, co było na początku. Dzisiaj jestem naprawdę przekonana o tym, że refleksja i autorefleksja jest pierwszym krokiem do tego, aby w ogóle dokonywać jakiejkolwiek zmiany, a przez to też modelować trochę zachowanie naszych uczniów i pokazywać im też, że ta ich refleksja i autorefleksja też jest ważnym elementem w ogóle w rozwoju człowieka. Pierwszy raz, kiedy zetknęłam się w ogóle w swoim takim ostatnim doświadczeniu z refleksją, to był taki moment, kiedy zaczęłam przeglądać właśnie zeszyty moich uczniów i uczennic, kiedy wzięłam je do ręki i zobaczyłam zadania, które tam są zamieszczone, te zadania, które ja im daję na lekcji, i pomyślałam sobie, nudne te lekcje trochę są. Nudne, bo tam ciągle powtarzają się takie same typy zadań i dopiero wtedy zobaczyłam, że są to zadania, które ja lubię, które odpowiadają mojemu stylowi uczenia się i w związku z tym bardzo mocno zaczęłam się wtedy już zastanawiać nad takim momentem, jak ja pracuję i czy te moje przyzwyczajenia, moje sposoby pracy na lekcjach, moje sposoby oceniania, czy one na pewno w ogóle odpowiadają moim uczniom. Myślę, że dzisiaj jestem bardzo otwarta na taką refleksję i na słuchanie moich uczniów też, bo moja autorefleksja jest oparta przede wszystkim też o to, co mówią mi moi uczniowie. Zachęcam wszystkich Państwa do odwagi, takiej odwagi zmierzania się z tym i takiej odwagi i trochę poczucia ulgi, które ja mam, kiedy moi uczniowie mówią mi, że na przykład to było nudne zadanie. Ale też nie zatrzymuję się na tym, tylko dopytuję, co takiego sprawiło, że było Wam nudno, że nie byliście dostatecznie zmotywowani do wykonania tego zadania. No i staram się szukać. Myślę sobie, że to jest też ważne, żeby szukać narzędzi, różnorodnych narzędzi. Temu też służą takie spotkania, które odbywacie Państwo na pewno i w swoich szkołach. Teraz jak mówiłaś, Kasiu, o ofercie kursów, to ja znalazłam właśnie taką ofertę różnorodnych sposobów pracy właśnie na kursach i też nie zawsze to było w materiałach kursu, ale podczas rozmów z moją mentorką albo podczas rozmów z uczestnikami to była dla mnie naprawdę taka kopalnia różnych pomysłów i to był moment, który pchnął mnie do tego, aby rzeczywiście szukać różnych narzędzi, żeby ich próbować, żeby się nie obawiać, żeby próbować i je porzucać, albo brać, albo zmieniać i modyfikować, ale myślę sobie, że ta różnorodność jest też takim krokiem, który daje nauczycielowi taką, wiecie, odwagę w tym, żeby właśnie próbować czegoś i żeby jak spróbuję, no to zapytać, czy to smakuje moim uczniom, czy im to odpowiada na lekcji. I chyba to jest taki kluczowy moment, z którym dzisiaj, jak słucham wielu osób na różnych spotkaniach z nauczycielami, na warsztatach, na kursach, to często się mnie nauczyciele pytają, jak zacząć, od czego zacząć. To chyba zaczęłabym od autorefleksji właśnie, od tego przyjrzenia się, co robię, jak robię, czy moim uczniom to odpowiada, czy mnie samej to odpowiada, czy mam wszystkie narzędzia, czy mogłabym może tę moją bibliotekę narzędzi poszerzyć. I chyba ta odwaga i taka otwartość na refleksję i na autorefleksję to jest taki moment dla mnie, myślę, kluczowy, jeśli chodzi w ogóle o zmianę i o też zmianę myślenia o ocenianiu, bo tak naprawdę to o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, o tym, jak zmienić swoje podejście do oceniania. Nie tylko na ocenianie jako wystawianie, czy nawet ustalanie oceny, ale jako proces oceniania, który dzieje się w klasie szkolnej. To ja też bardzo chętnie tutaj dołożę kilka słów, ale tak zacznę od przywitania się, bo chyba nie zadziałał mikrofon wtedy, kiedy się odklikiwałam, więc też bardzo serdecznie Państwa witam, dobry wieczór i ogromnie zamyśliłam się, słuchając tego, Edyto, o czym mówiłaś, czyli właściwie ja teraz zacznę od refleksji, o refleksji nad refleksją, ponieważ tutaj takie słowo klucz, który padał z Twoich ust kilkakrotnie, to była odwaga. I myślę, że to jest takie słowo, które rzeczywiście jest tutaj słowem najważniejszym, bo chyba wymaga odwagi każdy jeden element wtedy, kiedy staramy się coś zmienić, zaczynając od tego, żeby w ogóle wprowadzać alternatywne formy oceniania, czy żeby trochę wyjść z tej swojej strefy komfortu, takiej, w której być może najwygodniej. Nie wiem, czy to jest łatwe, bo na pewno nie jest łatwe, przynajmniej mówię o swojej perspektywie, ocenianie stopniami, ale może wygodne, może znane, może troszkę takie już dla wszystkich oczywiste, ocenianie stopniami w postaci cyfr, więc na pewno wymaga to odwagi, żeby pomyśleć, a może można inaczej. No i wtedy, kiedy zaczyna się stawiać te pierwsze kroki w tym, to nie jest łatwe, bo to trzeba pomyśleć nad tym, jak to zrobić inaczej, to z całą pewnością nie dzieje się tak, że wtedy, kiedy zaczynamy pracować, chociażby z informacją zwrotną, o której tutaj będziemy zaraz mówić, ale też o różnych formach szybkiego dawania informacji uczniowi na temat tego, w którym miejscu się znajduje, to nie ma takiego momentu chyba i nie wiem, czy dojdzie do takiego miejsca, w którym ja powiem, że oto już mam idealny sposób oceniania moich uczniów. Rozmowy o tym, jak im pomagać w tym, żeby oni się uczyli, żeby oni się rozwijali. Myślę, że wszystko się po prostu naprawdę tak mocno zmienia, zaczynając od tego, że dzieciaki nam się mocno zmieniają, sytuacja się zmienia, możliwości szkoły się zmieniają i techniczne, i takie związane z tym, jak ta szkoła funkcjonuje na co dzień, że nie jest tak, że te formy oceniania, one się nie zmieniają. Ja muszę powiedzieć, że ja pracuję z ocenianiem, z informacją zwrotną, takim ocenianiem, nazwijmy to alternatywnym, ale dla mnie to po prostu jest takie efektywne ocenianie, takie ocenianie, które umożliwia uczniom ich pogłębioną naukę, to myślę, że tak jak pracuję, no myślę, że co najmniej 10 lat, co najmniej pewnie kilkanaście, ale wtedy, kiedy zaczynałam, na pewno pracowałam inaczej, próbowałam wypracowywać sobie swoje własne drogi, też na pewno inaczej o tym myślałam, miałam inne cele i dzisiaj też mam inne cele. Nie da się, nie uważam, że jest to możliwe, żeby pracując z dzieciakami po prostu pracować tak samo i myślę, że za każdym razem, kiedy właśnie coś się zmienia, coś się próbuje zmodyfikować, bo to przecież rzadko kiedy są jakieś gigantyczne rewolucje, to wymaga to odwagi, spróbowania, czy to wyjdzie i też umówmy się, że to nie zawsze wychodzi tak, jak się chce, ale skoro tyle dajemy przestrzeni uczniom na to, żeby mogli popełniać błędy, to my jako nauczyciele też mamy prawo po prostu popełniać błędy i mamy prawo powiedzieć, o, chciałam robić to w ten sposób, chciałam pomagać uczniom w ten sposób, ale nie wychodzi, więc na przykład robię krok w tył albo krok w przód, czyli albo szukam jeszcze czegoś innego, albo wracam do czegoś, co już mi się sprawdzało, co już jest tym, czym czuję się dobrze, tak, ja i moi uczniowie. To ja czuję, że muszę dopytać, bo jak przygotowywałyśmy to spotkanie, to powiedziałyście mi o zaufaniu uczniów i rodziców do tej zmiany, a ja bym dopytała o sojuszników. Czy da się wprowadzić modyfikacje w własnym ocenianiu, ocenianiu w ogóle, odejściu, zmniejszeniu liczby stawianych stopni, udzielania częściej informacji zwrotnej? Sama jedna. Ja patrzę na Edytę, bo my dużo o współpracy ostatnio właśnie w odcinku podcastu rozmawiałyśmy, ale Agnieszko, to również jest pytanie. Pani Ania podbija to pytanie. Czy to robisz w pojedynkę, czy szukać koleżanki, sojuszniczki? Wiecie co, można pewnie robić też pojedynkę, ale no, jak wszyscy wiemy, w grupie raźniej, w grupie siła. Ja jak zaczęłam to robić, to robiłam właściwie trochę w pojedynkę i przyznam, że bardzo się umęczyłam. To było dla mnie wielki wysiłek, bo wiecie, to tak jest, jak jest jedna rybka, która płynie pod prąd, a ten prąd ją tam gdzieś znosi. I oczywiście to jest możliwe. Nie chcę mówić tutaj wam, że to się nie da, bo się da, ale na pewno bardzo potrzeba dużo siły. W grupie jest fajnie. I jak się rozejrzycie Państwo wokół siebie w swoich szkołach, to jestem o tym przekonana, właściwie to jestem pewna tego, że macie też takie osoby wokół siebie, które myślą sobie, kurczę, chcę coś zrobić inaczej, bo jakby jestem pod ścianą trochę. Muszę coś popchnąć do przodu, muszę coś zrobić. Znajdźcie sobie kogoś jeszcze, żeby z nim rozmawiać, żeby wiecie też wymieniać się właśnie swoimi spostrzeżeniami, tym co nam nie idzie, żeby nie wozić tego w sobie cały czas i też sobie pomyślałam, że być może padnie takie pytanie, albo może Państwo chcecie wiedzieć, bo jest takie pytanie, od czego zacząć? Co ja mam zrobić jako pierwszą rzecz? Według mnie warto zacząć właśnie od zeszytu swoich uczniów, zerknąć sobie tam do nich i popatrzeć, jakie w ogóle są tam zadania, bo zobaczenia takiego zżytu jakby w całości, to też nam pokazuje, jak ja pracuję, prawda? Jakie ja im proponuję zadania, jak ja ich oceniam, co oceniam i jak oceniam. Czy tam się znajduje informacja zwrotna, czy znajdują się oceny, czy w ogóle na przykład widzę tam jakiś ślad rodzica, być może jeśli to są dzieci młodsze. Więc jedną rzecz to jest takie rozpoczęcie takiej refleksji, autorefleksji od zajrzenia do zeszytów, a druga rzecz to są pytania. Pytania, które jakby poruszą dzieci do tego, że one zaczną nam mówić. Oczywiście sytuacją taką idealną byłoby, gdybyśmy my siedli z uczniami, oni nam pięknie by wszystko powiedzieli, co oni uważają, ale myślę sobie, że to jest trudne do uzyskania na początku. Takie pytanie, które ja szczególnie lubię, to jest pytanie, które zadaję po moich zadaniach, po lekcjach, nawet właśnie po jakichś formach takich sprawdzających, stosowanych na informację zwrotną albo na oceny, na stopnie, bo ja też stawiam stopnie. To jest takie pytanie, co na tej lekcji pomagało Ci się uczyć? Który fragment tych moich zadań, tego co ja robiłam jako nauczycielka, było dla Ciebie pomocne, a co Ci przeszkadzało? Bo samo takie, jak podobała Ci się ta lekcja, jest bardzo też ogólnym pytaniem, a dzieci często nie chcąc sprawiać przykrości pani, którą lubią, powiedzą, że podobała im się, że wszystko było dobrze. Ale jeśli na przykład wypiszemy im, jakie zadania stosowaliśmy na lekcji i poprosimy, które z tych zadań byś wybrał, które było dla Ciebie najbardziej uczące, albo którą z moich form sprawdzania Twojej wiedzy uważasz, że Ci najbardziej służy. Czy to jest właśnie jakaś krótka informacja w zeszycie, czy to są jakieś zakreślone dobre informacje, czyli metoda zielonego długopisu, czy to jest moja informacja zwrotna, która z tych form, które ja stosuję, najlepiej Ci odpowiada. I fajnie by było, by dziecko uzasadniło dlaczego. Wiem, że nie zawsze to jest możliwe, bo dzieci, które nie są przyzwyczajone do takiego typu rozmów, będą miały pewnie trudność, no ale w modelowaniu siła, więc zaczęłabym od tego. No i już tak, żeby domknąć, to mówiłaś, Kasiu, właśnie o sojusznikach. No, największym naszym sojusznikiem to będą jednak dzieci, bo jeśli oni zobaczą, poczują, że mi na nich zależy, że to, co ja robię, jest dla nich, bo przecież ja mogłabym nie dawać tych informacji zwrotnych, właściwie mieć więcej czasu trochę, prawda, pójść do domu i sobie odpoczywać, a jednak pokazuję im, że oni są dla mnie ważni, że ja widzę to, co robią i doceniam to, co robią. No i oczywiście nie zapominajmy o rodzicach, bo rodzice nie chcą być zaskakiwani. Trzeba im po prostu powiedzieć, dlaczego to robię, co robię, jak będę robiła i przede wszystkim to, o czym w ocenianiu kształtującym my mówimy jakby od pierwszej rzeczy, to jest cel. Po co ja to robię? Co ja chcę tym osiągnąć? Ja jako nauczycielka chcę, aby dzieci uczyły się efektywniej, aby były bardziej przekonane do tego, co mogą ode mnie wziąć i tak naprawdę moim celem jest ich rozwój. To ja tylko mogę powiedzieć, że tu w 100% naprawdę myślę, że mamy pełne połączenie myśli, Edyto, dlatego że dla mnie tym podstawowym sojusznikiem to jest uczeń. Myślę, że dla mnie taką bardzo mocnym wspomnieniem, mocną refleksją, mocnym doświadczeniem była sytuacja, w której ja dałam dzieciom informacje zwrotne, takie pierwsze moje, jeszcze nie bardzo byłam pewna, czy dobre informacje. Wiele lat temu to jeszcze było gimnazja i dzieci tak po prostu zareagowały, kiedy to otrzymały, że i to pani to tak zrobiła dla nas po prostu, tak w prezencie. I myślę, że to jest właśnie jakby taka kwintesencja tego, że to jest dla nich i jeśli oni dobrze zrozumieją, do czego im to jest potrzebne, że to jest ważne w ich rozwoju, w tym, że mogą dzięki informacji zwrotnej, dzięki wspieraniu ich poprzez wskazywanie tego, co robią dobrze i też to, co mają do rozwinięcia, się lepiej uczyć, że dzięki temu mogą się lepiej uczyć, to po prostu mamy najważniejszego sojusznika. I ja podkreślę drugi raz to, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy ta informacja zwrotna wcale nie musi być doskonała. Naprawdę nie musi być doskonała. Tak samo w w kontakcie i w tej wymianie z rodzicami. To nie musi być doskonałe, ale to ma być przede wszystkim wspierające ten proces uczenia się. I informacja zwrotna ma naturalnie swoją strukturę, taką czteroelementową, ale tutaj chodzi o to, żeby tak wypracować sobie swoją własną strategię pracy, żeby mieć pewność, że to pomaga. I że mamy tych sojuszników właśnie, że my nie robimy tego dla idei, że wierzymy bardzo mocno w informację zwrotną, no więc będziemy ją dawać i uczniowie się będą w związku z tym cieszyć, wszyscy się będą cieszyć, tak? Warto jest sprawdzać, czy to pomaga. Więc co jakiś czas przede wszystkim właśnie takie stopklatki, rozmowy z uczniami. Do tego, o czym mówiła Edyta, o takim pytanie dotyczące tego, co im pomagało się uczyć, w którym momencie, też warto się po prostu zapytać, na ile tutaj pomaga Ci to, co dostałeś, tę samą informację zwrotną. Co z tej informacji zwrotnej uważasz za najcenniejsze? No bo prawdą jest to, że dzieci same z siebie nie nauczą się korzystać z informacji zwrotnej. Ja często pracując właśnie z nauczycielami, z osobami, które wdrażają informację zwrotną, pierwsza frustracja, która przychodzi i ona jest naturalna, ja też ją przeszłam, to to, że uczniowie nie korzystają, nie patrzą na te informacje zwrotną. Napracowałam się, nie patrzą. Więc naprawdę warto jest tak prowadzić tę pracę z informacją zwrotną, żeby też nauczyć dzieci tego korzystania. Chociażby poprzez proste pytanie, z czym się na przykład w tej informacji zwrotnej zgadzasz, co dla Ciebie jest najważniejsze, co tutaj myślisz, że będzie Twoim pierwszym krokiem. Zostawienie dzieci nawet na kilka minut z takim zadaniem, to już jest budowanie tej też właśnie relacji, w której one sobie mogą potem te dzieciaki właśnie z jednej strony korzystać z tego, a z drugiej strony właśnie widzieć duży swój zysk, swój potencjał tego, co mogą zrobić dzięki informacji zwrotnej. Natomiast ja też nie ukrywam, że wtedy, kiedy daję informacje zwrotne, to staram się, żeby one były też widoczne dla rodziców, bo nie jest to prawdą, że właśnie kiedy damy informację zwrotną, to wtedy widzi je tylko uczeń. Jeżeli je wprowadzimy do dziennika Librus, ja akurat staram się dawać informacje zwrotne zawsze w wersji elektronicznej, drukuję to po prostu, dzieciakom wklejam do zeszytów albo daję im takie kartki, sobie same wklejają, to równie dobrze, prawda, dzięki temu właśnie mogę taki tekst, który daje się edytować, wklejać do Librusa i mimo, że ja lubię bardzo tabelki, więc ja bardzo często daję takie informacje, oceny kształtujące w formie tabelek, to one się świetnie wklejają do Librusa, edytują się w taki sposób, że te tabelki po prostu znikają, a w formie takich podpunktów, nowych wierszy się pojawia to po prostu w tekście. I nawet jeżeli nieraz jest tak, że po prostu cała ta informacja zwrotna się nie wklei do Librusa tam w to pole, w które się wyświetla, to wtedy zawsze rodzice wiedzą, że reszta i tak jest wklejona do zeszytu, ale sam fakt tego, że wiedzą, że ta informacja zwrotna jest w zeszycie, to już jest taki pierwszy krok w tym naszym dialogu też zachęcającym rodziców do tego, żeby oni tam zerknęli i zobaczyli, nad czym dziecko może jeszcze popracować. Dziękuję Ci, Agnieszko. Zrobiłaś bardzo dobre kolanko do naszego drugiego mitu, który za chwilę spróbujemy wspólnie obalić, ale ja jeszcze mam pytanie z czatu i to jest pytanie dokładnie to, o czym Ty powiedziałaś. Jak formułować informację zwrotną w dzienniku? Czy to ma być dokładnie to samo? Ale ja słyszę, że powiedziałaś przed chwilą, że to może być dokładnie to samo. Ja, prawdę mówiąc, nie miałabym czasu, żeby co innego wpisywać w zeszyt i co innego w Librus. To i tak jest dosyć czasochłonne, sam fakt w ogóle sformułowania informacji zwrotnej, więc wtedy, kiedy podejmuję ten wysiłek czasowy, jakąś taką inwestycję czasową, to naturalnie wykorzystuje to po prostu dokładnie taką samą treść, wklejam do zeszytu i do Librusa, albo tak jak mówię, nawet nie wklejam, tylko po prostu daję na karteczce i dzieciaki sobie świetnie tam wklejają. Czasami jest wręcz tak, że daję informacje zwrotne i proszę o to, żeby sobie sami wynotowali co najważniejsze rzeczy do zeszytu, więc robię też taki sprytny w moim poczuciu manewr polegający na tym, żeby sobie właśnie też popracowali sami w sposób taki twórczy, kreatywny, a przede wszystkim reflektowali to, co w tej informacji zwrotnej jest ważnego. Mhm, dziękuję Ci bardzo. To w takim razie przyjrzyjmy się dwóm mitom. I myślę, że zaczniemy od tego, o którym trochę już powiedziałaś, czyli udzielam informacji zwrotnej, każde dziecko przyjmuje i świat jest piękny. W związku z tym, że jest to mit związany z ocenianiem kształtującym i udzielaniem informacji zwrotnej, niezależnie czy jest to uczeń, czy to jest dorosły człowiek, to świat niestety nie jest taki piękny, nie jest różowy jak moja dzisiejsza koszula, bywa różnie. Więc porozmawiajmy o tym, jak z tym mitem się rozprawić, to znaczy udzielam informacji zwrotnej, uczeń przyjmuje i wszystko już jest pięknie, a wiemy, że niestety tak nie jest. Może Edyto, spojrzę na Ciebie, a do Agnieszki wrócimy, chociaż czuję, że to jest dla obu z Was tak samo ważne pytanie. No tak, rzeczywiście, nie wiem, no, zaczynając pracę z informacją zwrotną, uczymy się jej udzielania i to jest bardzo ważne, bo mocno jesteśmy zafiksowani na tym, aby była dobra struktura, aby te właśnie rzeczy, które są dobre w pracy dziecka, były na początku, żeby było ich więcej i to jest dla nas ważne. Ale z czasem to przychodzi to, o czym mówiła Agnieszka, czy taki moment takich trudności i frustracji takiej trochę, bo sama informacja zwrotna sformułowana sama w sobie nie działa. A ona działa wtedy, kiedy dziecko ją przyjmie. No a żeby przyjęło, to musi zaistnieć kilka warunków. Przede wszystkim w moim poczuciu musi być czas. I ten czas to jest czas, który my musimy wygospodarować na lekcji. Ja użyłam celowo słowa musimy, bo jeśli będziemy liczyć, że dziecko pójdzie do domu i tam siądzie z zainteresowaniem, wgłębi się w naszą informację zwrotną, wynotuje sobie błędy, to się nie stanie. No po prostu to się nie stanie. Nie zawsze też możemy liczyć na rodziców. Też nie wiem do końca, czy ja bym chciała tak do końca liczyć na rodziców, bo po pierwsze jest to trochę przerzucanie moich zadań na rodziców, a po drugie... No wiem, że rodzice mogą czasami zrobić krzywdę, bo za bardzo fiksują się na błędach, a tak naprawdę celem informacji i zwrotnej jest motywacja. Motywacja do tego, żeby dziecko pracę poprawiło i poprawiło ten błąd, bo pamiętajmy o tym, że informacja zwrotna i stopień to są, mają dwa różne cele i to są dwie różne rzeczy, absolutnie nieporównywalne nawet ze sobą. Patrzę tutaj, zerkam sobie trochę na czat i widzę, że mówicie Państwo o tym, jak informacja zwrotna jest czasochłonna. I nie będziemy tutaj, myślę, z Agnieszką oszukiwać, że to tak nie jest, ale ja nauczyłam się robić sobie różne takie rzeczy, które tę czasochłonność mi trochę zbijają. Po pierwsze, rzeczywiście udzielam informacji zwrotnej pisemnej, takiej wersji, wiecie Państwo, idealnej, taką, której uczyliśmy się na warsztatach różnego rodzaju, na szkoleniach. Udzielam tylko do takich umiejętności dzieci, które rzeczywiście widzę, że są dla nich bardzo trudne, bo informacja zwrotna jest niezwykle skuteczna, no i mogę, i jakby to jest taki mój duży czas, duży prezent do tego, aby dzieci poszły dalej. Udzielam informacji zwrotnej w różnej formie, czyli też to wracamy do tego pierwszego naszego wątku o refleksji takiej nauczycielskiej, że jeżeli ja widzę, że moja informacja zwrotna jest dla dzieci nieprzyswajalna, czyli jest na przykład zbyt długa, albo używam w niej takich sformułowań, że dziecko tego nie rozumie, no to ja muszę to zmienić po prostu. Nie mogę dalej w tym siedzieć i dalej w to brnąć, tylko powinnam znaleźć inną formę informacji zwrotnej. Może być to tabela, o której mówiła Agnieszka tutaj i rzeczywiście ona dla moich uczniów w szkole podstawowej jest bardzo czytelna. Uczniowie ją bardzo dobrze odczytują i też jest dość szybka do sformułowania. Właściwie ja mam, wiecie Państwo, 20 uczniów w klasie, ale mam klas 14, więc jest to naprawdę duża liczba. Więc ja sobie na pewno tym steruję, to znaczy jeżeli wiem, że mam takie zadanie, w którym będę chciała udzielić informacji zwrotnej nauczycielskiej w danej klasie, to w innej klasie planuję już jakąś inną aktywność, czyli na przykład samoocenę. uczniowską, albo planuję taką pracę, że będę tej informacji udzielać na przykład za 2 tygodnie. Pamiętajmy, że nie do każdej pracy nauczyciel daje informację zwrotną. Są prace, do których w ogóle nie dajemy informacji zwrotnej, bo trudno dawać informację zwrotną do, nie wiem, jakiejś punktówki czy kartkówki, jest dobrze lub źle, znasz datę lub nie znasz, obliczyłeś poprawnie lub nie obliczyłeś. Do tego w ogóle nie dajemy informacji zwrotnej, bo dzieci wystarczy, jak sobie popatrzą. Do takich prac ja stosuję refleksję uczniowską. I dzieci moje piszą sobie pod taką pracą, którą na przykład same oceniają, piszą sobie same informacje, co jeszcze muszę zrobić, żeby mój wynik był lepszy na przykład, albo do którego tematu muszę wrócić, albo jaką umiejętność muszę poćwiczyć. Najczęściej to dotyczy takiego obszaru wiedzy. Natomiast tam, gdzie są umiejętności i im wyższego takiego poziomu umiejętności, tym oczywiście moja informacja zwrotna jest potrzebna. Jeżeli nauczymy uczniów udzielać informacji zwrotnej koleżeńskiej w odniesieniu do kryteriów, to dzieci też częściowo to potrafią sobie zrobić. Więc chyba ja bym powiedziała, że jest to rzeczywiście taki mit, że informacja zwrotna to jest czasochłonna, bo ja na pewno nie robię więcej, robię inaczej. I staram się też szanować swój czas i myśleć o tym, do czego naprawdę muszę dać i komu naprawdę muszę dać, a komu nie muszę dawać, a komu wystarczy dać wskazówkę. W którym momencie informacja zwrotna ustna będzie bardziej korzystna dla moich uczniów. My naprawdę mamy bardzo dużo rodzajów informacji zwrotnej. Dzisiaj myślę, że mamy jej jeszcze więcej, bo kiedy kilka lat temu zaczynałam, to właściwie była informacja zwrotna ustna, samoocena, ocena koleżeńska. Dzisiaj pojawiają się rubriksy, pojawiają się osie postępu i wszystko to jest też jakąś formą oceniania, bo pamiętajmy cały czas, i to będę podkreślać, że ocenianie to nie jest wystawianie stopni. Ocenianie to proces, w którym dziecko dostaje informacje o tym, co już umie, co ma dobrze, co potrafi, a gdzie ma braki i jak te braki może sobie wyrównać. To jest sens oceniania tak naprawdę, które nie jest takim procesem zero-jedynkowym. Próbuję włączyć mikrofon i Agnieszko, zaraz absolutnie się tutaj dopuszczę, bo widzę tą potrzebę. Edyto, ty od razu zajęłaś się oboma mitami. Był na początku ten mit związany z daję informację zwrotną i to dzieją się najlepsze rzeczy, a drugi związany z pracochłonnością i czasochłonnością. Pojawiło się dużo komentarzy w tym wątku, tu Państwo rozpoczęli mój ulubiony rodzaj licytowania, ile uczniów i uczennic uczę. To jest przy moim gigantycznym szacunku do wszystkich Państwa, ale wiemy, że te liczby rosną wykładniczo i to naprawdę jest bardzo dużo. I teraz myślę, że to są te wskazówki, od Edyty za chwilę na pewno popłyną od Agnieszki, właśnie co zrobić, żeby to obciążenie czasowe ilością pracy zmniejszać, tak jak Edyta powiedziała, pracować inaczej, nie znaczy wcale dłużej i ciężej. Agnieszko, zapraszam Cię serdecznie. Tak, bo ja myślę, że i ta pracochłonność i czasochłonność to są dwie rzeczy, którymi się zajmujemy. One się w pewien sposób przenikają i to jest na pewno coś takiego, że każdy z nas wypracowuje sobie swoją strategię pracy z informacją zwrotną. Nie wiem, czy jest to możliwe. Ja nie mam aż tylu uczniów, co Państwo tu piszecie, że 300 na przykład, 300 uczniów. Ja uczę w 4 klasach, więc to jest tak mniej więcej 100. Przy języku polskim, przy różnych aktywnościach to jest naprawdę też dużo. W związku z tym już dla mnie od dawna było jasne, że ja wybieram po prostu, do czego te informacje zwrotne właśnie daję, a do czego nie. Zresztą, tak jak po prostu tutaj Edytka powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, jaka jest funkcja tej informacji zwrotnej, co my chcemy tą informacją zwrotną osiągnąć. Informacja zwrotna nie jest absolutnie formą podsumowywania tego, czego uczeń się nauczył, tak? Czyli jeżeli wiedza ma być po prostu odtwórcza, zadanie jest odtwórcze, potrzebujemy tego, żeby nauczył się uczeń na przykład z języka polskiego nazw przypadków, to myślę, że nie ma sensu inwestować czasu w to, żeby powiedzieć, nauczyłeś się na pamięć 3 nazw przypadków, a 4 nie. Tak? To po prostu wystarczy do tego się odnieść nawet ilościowo, procentowo. Pamiętajmy, że i ilościowe i procentowe odniesienie się to zawsze jest jakąś tam formą oceny. Natomiast wtedy, kiedy uczeń zaczyna pracować z tymi przypadkami, zaczyna szukać tego, gdzie ma właśnie na przykład w zdaniu rzeczowniki, jaka to jest ten rzeczownik, jaką ma formę, to już dzieci mogą zacząć się gubić w tym i zaczyna to być umiejętność. I w tym momencie my możemy zacząć dawać informację zwrotną, ponieważ możemy pomóc mu opanować tę umiejętność. I dlatego właśnie kluczowym jest to, żebyśmy my zastanowili się, i dla mnie to był taki kluczowy moment, żeby się zastanowić, do czego ja będę te informacje zwrotne dawać, a do czego nie będę dawać. W związku z tym, że 4 klasy to też jest już sporo, to ja naprawdę skupiam się na dawaniu informacji zwrotnej wtedy, kiedy wiem, że ta inwestycja czasowa moja, ale też inwestycja czasowa uczniów, bo oni też muszą tutaj pochylić się nad tą informacją zwrotną, przemyśleć, jak oni podejdą na przykład do poprawy, bądź w jaki sposób będą pisać prace kolejne, żeby po prostu w przyszłości móc z tej informacji zwrotnej korzystać. Dlatego właśnie to jest pierwsza i kluczowa rzecz. Zastanowić się, do czego będę dawać te informacje zwrotne, do czego nie. Ja też, żeby właśnie stosować te informacje jak najczęściej, też staram się właśnie pracować z takimi mniejszymi zadaniami, jak są dzieciaczki młodsze. Teraz mam swoją wychowawczą 4. klasę. To już informację zwrotną do bardzo dobrze opracowanych kryteriów, bo pamiętajmy o tym, że informacja zwrotna to nie jest stopień również ze względu na to, że praca z informacją zwrotną zaczyna się po prostu wcześniej, zanim dziecko wykona to zadanie. Praca z informacją zwrotną to jest praca nad wspólnym opracowaniem kryteriów, bądź nad podaniem takich kryteriów, żeby można było, zdenerwowałam się, że nic nie słychać, ale jednak słychać, takim podaniem kryteriów, żeby dzieci po prostu wiedziały, co mają wykonać. Nasza informacja nauczycielska to jest informacja, w której dziecko dowiaduje się, czy udało mu się zrealizować te kryteria, na ile mu się udało zrealizować te kryteria, w jaki sposób te kryteria zrealizowało. I wtedy jest zasadne dawanie informacji, co zrobił dobrze, a nad czym jeszcze ma popracować. To nie ma być błądzenie w malignie, to znaczy jakieś takie błądzenie po omacku ucznia, że on teraz będzie starał się wykonać wszystko jak najlepiej, a my potem mu powiemy na koniec, czy zrobił dobrze, czy nie. My pracujemy z nim z kryteriami, więc jeżeli dzieci mają dobre kryteria i też dobrze jest to zamodelowane, to myślę, że czasem mogą też sami sobie, zarówno jeśli chodzi o taką autorefleksję, jak i poprzez taką koleżeńską refleksję, koleżeńską ocenę, zobaczyć, czy te kryteria zostały zrealizowane. Siła w kryteriach oczywiście, bo im bardziej konkretne kryteria, im bardziej mierzalne, tym bardziej jesteśmy w stanie tutaj po prostu się z tymi informacjami zwrotnymi, potem nawet takimi właśnie koleżeńskimi uporać. Ale też myślę, że takie codzienne próby, nie wiem jak Państwo to robicie, ale ja wtedy, szczególnie teraz, kiedy tych prac domowych właśnie jednak w takim wymiarze jak kiedyś też nie było. Ja nie byłam jakimś tu gorącym zwolennikiem prac domowych, niemniej od czasu do czasu właśnie z połączeniem z informacją zwrotną, z tych informacji zwrotnych, z tych prac domowych tu korzystałam jako z narzędzia i myślę, że w dalszym ciągu będę korzystać, dlatego że właśnie dawanie informacji zwrotnych w dalszym ciągu jest możliwe. Niemniej jak dzieciaki wykonują jakieś zadanie podczas lekcji, to na koniec lekcji bardzo często na przykład właśnie losuję dzieci, czyli na przykład z patyczkami sobie tam wybieram 5-6 osób, którym dam informację zwrotną i muszę Państwu powiedzieć, że paradoksalnie to oni właśnie czekają, żeby zostać wylosowani do tej informacji zwrotnej, ponieważ wtedy, kiedy potem wracamy do tej umiejętności po jakimś czasie, to dzieci mogą absolutnie na moich lekcjach korzystać z tych informacji zwrotnych, które otrzymali ode mnie wcześniej. I wtedy, kiedy pracuję nad jakąś umiejętnością w taki sposób już ustrukturyzowany, uporządkowany, na przykład pracujemy nad opanowaniem umiejętności pisania rozprawki to dzieciaki dostają najczęściej przynajmniej dwie informacje zwrotne, które naturalnie, że nie są połączone z oceną, tylko informacje zwrotne są sformułowane do kryteriów. Natomiast wtedy, kiedy piszą już takie wyzwanie na lekcji i wiedzą, że będzie to potem ocenione stopniem, klasyczną cyferką, to mogą jak najbardziej korzystać ze wszystkich informacji zwrotnych, które otrzymali ode mnie i nagle się okazuje, że dzieci bardzo chętnie z tych informacji zwrotnych korzystają i też przy kolejnych już pracach, kiedy kolejne informacje zwrotne wiedzą, że będą dostawały, to czekają na te informacje zwrotne w sposób naprawdę no taki bardzo, bardzo dla nich to jest ważne, tak? Czyli z dużą uważnością oczekują tego, kiedy te informacje zwrotne będą. Także myślę, że to są jakby takie też ważne rzeczy dotyczące tego, że właśnie można czasami wylosować, można dać takie mniejsze zadania, ale też im bardziej się właśnie wybierze, czyli zainwestuje w konkretne umiejętności, tym jest to potem mniej czasochłonne w kontekście pracy takiej całorocznej. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Pytania się zaczęły tutaj mnożyć na czacie. Na część pytań udało Ci się odpowiedzieć, część Państwo sobie sami odpowiadacie. Myślę, że ja tutaj chciałabym się zatrzymać na tych kryteriach, o których powiedziałaś i o tym, że uczniowie mogą sobie sami udzielać informacji zwrotnej. Jeśli ktoś z Państwa nie korzystał z naszych kursów o ocenianiu kształtującym, to cały moduł jest właśnie przygotowany do tego, żeby nauczyć się przygotowywać odpowiednie kryteria sukcesu. Tak jak Agnieszka mówiła, pracować potem z dziećmi, uczyć, po co są te kryteria i jak będziemy z nimi pracować. To jest w kursie podstawowym o ocenianiu kształtującym, a w kursie rozszerzonym jest więcej o właśnie informacji zwrotnej koleżeńskiej, gdzie dzięki temu uczniowie tak naprawdę przyjmują trochę z tego czasochłonności, o której tutaj rozmawiałyśmy, właśnie od nauczyciela. I to jest sposób na zmniejszenie liczby, czyli czasu, który musimy poświęcić na udzielenie informacji zwrotnej każdemu uczniowi. Twój pomysł z patyczkami, Agnieszko, bardzo się spodobał i już został wzięty do klasy w wielu miejscach w Polsce. Ja Państwa dopinguję do tego, żeby próbować i eksperymentować, tak żeby to było wspierające pracę i uczenie się, a nie tylko obciążające i noszenie wielkich toreb z pracami do domu. To mity możemy uznać, że rozprawiłyśmy się z nimi. Bardzo jestem ciekawa, jak Państwo z tymi mitami, które myślę zostały obalone, że to jednak nie do końca tak jest. Rozpoczęłaś, Agnieszko, też już mówienie o tym, że jest praca klasowa i tam jest tradycyjny stopień. Edyta też przyznała się, to jest dobre sformułowanie, do tego, że jednak też stawia tradycyjne oceny, stopnie, nie mylić właśnie z udzielaniem informacji zwrotnej. To wątek, który się bardzo często pojawiał w ankietach w pytaniu, które do Państwa kierowałam, to było właśnie, czy da się łączyć informację zwrotną i stopień. Więc ja teraz do Was kieruję to pytanie, czy to się da? To ja zacznę tym razem. Powiem tak, no po co? Po co? Przede wszystkim wiem, że nauczyciele to robią, to się dzieje, nie dlatego, że to jest efektywne, tylko czasami tak myślimy sobie, że no jeśli będzie ten stopień, no to taki będzie konkret, ten rodzic tam zobaczy, tak, i wtedy dodam coś do tego stopnia i wtedy będzie lepiej. Z jednej strony oczywiście można tak robić, tylko trzeba mieć świadomość tego, że no ryzykuje się tym, że po prostu te informacje zwrotne najzwyczajniej w świecie no nie będą czytane. I ja ze swojej strony na podstawie swojego doświadczenia, ale też na podstawie tych badań, które my znamy, absolutnie odradzam taki sposób myślenia o tym, ponieważ naprawdę połączenie stopnia z komentarzem po prostu, czy też tak w przekonaniu wielu nauczycieli, właśnie jeśli coś dodamy do stopnia, to jest to informacja zwrotna. Pamiętajmy, że stopień, informacja zwrotna, myślę, że to już trzeci raz wybrzmiewa na tym spotkaniu, niemniej to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że stopień i informacja zwrotna to są dwie różne rzeczy. Stopień to jest domykanie jakiegoś procesu. Podoba mi się bardzo ta analogia, ta metafora z tym trenowaniem na zawody, tak? Kiedy mówimy, że trener nie ocenia stopniem swojego zawodnika, z którym pracuje, nie mówi mu teraz, to ty jesteś na trójkę, na czwórkę, on mu daje wskazówki. My, pracując z informacją zwrotną w procesie, dajemy wskazówki. Ale też w szkole, z racji tego, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby na koniec, mówię tu oczywiście o klasach 4-8 i w szkolnictwie tam średnim i wyższym, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ten stopień wystawić i absolutnie nie odżegnujemy się od tego, że ten sportowiec w pewnym momencie też jednak staje w tych zawodach i uczestniczy w wyścigu, w którym dowiaduje się, jaki ma wynik, czy pobiegł na taki wynik, czy pobiegł na taki. Nie jest to oczywiście z perspektywy tego procesu uczącego się, z tego procesu, z perspektywy tego uczenia się i tego podsumowywania najlepsze rozwiązanie, ale też nie bardzo mamy możliwość to zmienić. Jesteśmy w pewnym systemie, w którym ten stopień wystawiamy na koniec roku, a też, żeby było to w miarę możliwości łatwe, stawiamy stopnie. W związku z tym pamiętajmy o tym, że informacja zwrotna to jest to, co dziecko dostaje w procesie, a ocena to jest podsumowanie. I to są po prostu dwie różne rzeczy, które mają zupełnie dwie różne funkcje. Jeżeli to łączymy ze sobą, to musimy mieć świadomość tego, że wówczas ani jedno, ani drugie nie będzie efektywne. Jeśli w procesie chcemy szybko robić kartkówkę i zaraz sprawdzać, czy dzieci się nauczyły, no to się dowiemy, że się nie nauczyły. W momencie, kiedy jeszcze nie są gotowe na to, żeby dostać stopień, żeby coś podsumowywać, tak? W tym momencie najlepsza, mówię o swojej perspektywie doświadczeń szkolnych, najlepsza jest informacja zwrotna, bo wtedy dzieciaki mogą sobie na spokojnie pracować z kryteriami, dowiadywać się, co mają zrobić dobrze, co mają zrobić, co robią dobrze, co mają w przyszłości poprawić. I dopiero wtedy, kiedy przeprowadzimy je przez ten proces, ja tu sobie siebie wyobrażam jako taką osobę, która podaje tę wspierającą dłoń, jest taką osobą, która pomaga przejść przez to. Dopiero na końcu, wtedy, kiedy jesteśmy pewni, możemy zobaczyć, bądź też wtedy, kiedy kończy nam się czas, to też inny aspekt, ale możemy wtedy powiedzieć, że no to teraz robimy sprawdzian. Ten sprawdzian będzie na stopień, tylko trzeba mieć świadomość i gotowość i znowu odwagę, od której Edyto zaczynałaś, żeby na przykład powiedzieć, że tych stopni będę mieć mało. Ja jako nauczyciel języka polskiego, jak zaczynałam pracę, to ja byłam dumna z tego, że mam 20 parę stopni, tak? A w tej chwili mam tych stopni kilka i to jest okej. Więc czy da się? Pytanie po co? Po co to robić, jeżeli to są zupełnie dwie różne rzeczy i dwie różne funkcje? Nie ma sensu tego łączyć po prostu. Ja tak sobie tu przeglądam czat i słucham, oczywiście uchem słucham, co mówi Agnieszka, a okiem przeglądam czat i tak sobie myślę, że chciałabym jeszcze raz o tym powiedzieć, że łączenie informacji zwrotnej ze stopniem jest możliwe w procesie uczenia się, nie wiem, całego działu. To znaczy, tak jak mówiła Agnieszka, gdzie zaczynamy się uczyć jakiegoś, nie wiem, o jakimś procesie, o wydarzeniach, o zjawiskach, umiejętności, uczymy się różnych i w trakcie, kiedy dziecko nabywa te umiejętności, bo przecież to się nie dzieje w ciągu jednej lekcji. Ja wiem i znam też takie osoby, które wprowadzają na jednej lekcji skracanie ułamków i na drugiej robią z tego kartkówkę, wstawiając stopień. I tak jak Agnieszka powiedziała, dzieci się tego nie nauczą, a przynajmniej na pewno nie wszystkie. Więc jeżeli ja zrobię im kartkówkę tak zwaną, jeśli już nawet chcemy to tak nazywać i wystawimy do tego informację zwrotną, to dziecko wtedy ma szansę ją poprawić. Nie, czytam tutaj, ktoś z Państwa pisze o badaniach, rzeczywiście tych badań jest dość dużo na temat tego, że dawanie informacji zwrotnej i stopnia do tej samej pracy jest nieskuteczne. Nie też dlatego, że dziecko przeczyta i albo nie przeczyta, nawet jeśli przeczyta, to na tym polega uczenie się, że stopień jakby zatrzymuje ten proces uczenia się. Dlatego my mówimy, że dajmy informacje zwrotne do tak zwanych, ja to mówię, mikroprac, bo tu mówiliśmy też o tej czasochłonności. W moim poczuciu najlepiej sprawdza się dawanie informacji zwrotnej naprawdę do małych prac na lekcji. Wtedy, kiedy ani ja się nie zapracuję tą informacją zwrotną i ona będzie skuteczna. Jeżeli ja uczę moich uczniów na historii, na przykład chronologii historycznej, czyli porządkowania jakichś wydarzeń w czasie, a jeszcze szczególnie narracji historycznej, która jest bardzo dla dzieci trudna, to tam ja wchodzę z informacją zwrotną, ale ja na przykład proszę o napisanie, nie wiem, 5-6 zdań na jakiś temat, prawda? I ja wtedy mogę sprawdzić, czy ta wypowiedź jest spójna, czy zawiera wszystkie treści, czy one są poprawne merytorycznie. Natomiast wtedy, kiedy ja chcę już postawić stopień i jakby też... tak jak ja powiedziałam, my stawiamy oceny, bo też musimy je wystawiać jak na razie, to tam już informacji zwrotnej nie ma, bo tu czytałam, jak jedna z pań pisze, że kiedy wystawia, daje sprawdziany i daje oprócz stopnia informację zwrotną do sprawdzianu i je z uczniami omawia. I ja doceniam bardzo wielką chęć pomocy z uczniom, ale tak naprawdę to jest bardzo duża część naszej pracy, którą wykonujemy, a jest ona nieefektywna. Czyli wtedy, kiedy uczeń dostanie sprawdzian i nawet jeżeli my omówimy z uczniami ten sprawdzian i wskażemy im błędy i nawet jeśli oni przyjdą i na poprawę, to już nie jest to tak skuteczne, jak wtedy, kiedy dajemy tę informację zwrotną po prostu w procesie, kiedy dziecko się uczy. Więc to, co Agnieszka powiedziała, ja też mam taką, wiecie Państwo, mam taką zasadę, że ja sobie po prostu projektuję jeden mój dział, w którym to przy każdej lekcji zapisuję sobie, jakich umiejętności się uczymy, jaka jest wiedza, jaka jest zawartość merytoryczna lekcji, jakiej umiejętności na tej treści będę uczyła oraz planuję sobie, jaka to będzie forma oceny. I w trakcie tego działu nigdy to nie jest coś na stopień. Tylko jest to na informację zwrotną, na informację koleżeńską i tak dalej. Natomiast wtedy, kiedy jest zadanie sumujące i nie zawsze to musi być sprawdzian, ja przyznam, że ja od 2 lat nie robię żadnych sprawdzianów, tylko planuję sobie zadanie, które będzie sprawdzało umiejętności i wiedzę, którą chciałabym, aby uczniowie w tym dziale posiedli. Oczywiście pracuję na podstawie programowej, bardzo się przyglądam, jakie treści dziecko musi opanować, no a umiejętności to dobieram też do tego, co widzę w mojej klasie, czyli widzę, że na przykład oni potrzebują więcej mówienia, występów trochę publicznych, to wtedy mogę zaplanować, że wtedy na przykład taką pracą na ocenę będzie, nie wiem, jakieś wystąpienie, czy jakaś przemowa, czy prezentacja, cokolwiek to będzie. Piszecie tutaj Państwo też o tym, że w statutach są różne zapisy dotyczące ilości stopni, ale też jak słusznie zauważyłam, niektórzy piszą, że u nas było, ale zmieniliśmy. No rzeczywiście statuty szkoły tworzy Rada Pedagogiczna, w związku z tym też zachęcam, żeby nad tym się pochylić, czy rzeczywiście takie twarde określenie, że musi być tyle stopni albo tyle stopni z danego przedmiotu jest nam potrzebne. Wystarczy taki zapis, który mówi nam o tym, że w szkole dopuszcza się zarówno oceny wyrażone stopniem, jak i oceny wyrażone informacją zwrotną, która towarzyszy uczniowi w procesie. No tak, to egzaminy też jak zwykle trzeba do egzaminów przygotowywać, ale na przykład możemy dawać uczniom zadania takie, jakie są zadaniami egzaminacyjnymi, a nie cały sprawdzian punktowany i wiecie Państwo, bo to trochę... Ja też bardzo mocno żyję taką ideą Okeja i tym, że wychowujemy ludzi i nie chcę w nich widzieć cyferek i jakichś tam procentów, tylko chcę widzieć ludzi, którzy idą swoją drogą, popełniają błędy, mogą się wycofać, mogą coś poprawić. Więc na pewno można tutaj zrobić bardzo dużo, ale też czytam tu niektórych z Państwa, którzy się dopytujecie o kursy, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja od takiego kursu zaczynałam. Jak sobie dzisiaj pomyślę, w którym miejscu byłam wtedy, a w którym jestem dzisiaj. Dajmy sobie czas wszyscy na to, żeby się uczyć. Dajemy czas uczniom, aby się uczyli. Dajmy sobie też czas, żeby żeby się nauczyć, tego po prostu nauczyć. I też widziałam z Facebooka pytanie, że któraś z Państwa zapytała, czy może się w ogóle nauczyć, czy można się nie nauczyć dawania informacji zwrotnej. Na pewno można się nie nauczyć, bo ja do dzisiaj nie nauczyłam się pływać, chociaż bardzo tego chciałam, ale rzeczywiście myślę, że warto spróbować się nauczyć. Tak. Jeszcze chciałabym dodać, słuchajcie, że a propos, czy można się nie nauczyć, to na pewno można się nie nauczyć, bo ja nie mam takiego poczucia, że nauczyłam się dawać informacje, idealne informacje zwrotne i zawsze jak piszę informacje zwrotne, to przy tej 20 na przykład wracam do pierwszej i sobie myślę, o nie, no w ogóle bym napisała inaczej na przykład, nie? Więc to w ogóle chyba nie chodzi o to, żeby się nauczyć o jakieś idealne, konstruować idealnych informacji zwrotnych. I chciałam jeszcze wspomnieć o czymś, co bardzo jest dla mnie takie użyteczne wtedy, kiedy, a propos jeszcze tego łączenia, niełączenia informacji zwrotnych ze stopniami, to czasami dopytuję dzieciaki, czy one są już gotowe na stopień. Czy jesteśmy w tym miejscu, że możemy zrobić sobie jakiś właśnie sprawdzian, bo ja jednak jestem w tej strukturze sprawdzianowej. I czasami mamy coś takiego, co mówią, kurczę, no nie wiemy za bardzo, to czy to może być zielona kartkówka. Ja mam taki system zielonych kartkówek i wtedy, kiedy oni chcą jeszcze sprawdzić, i to nie zawsze, też chcę powiedzieć, że to nie zawsze sprawdzam ja. Czasami jest tak, że jeśli to jest bardziej wiedzowe, to możemy sobie po prostu oddać w ręce kolegi i koleżanki przy dobrym zamodelowaniu prawidłowych odpowiedzi. I sprawdzamy po prostu, ile się udało zrobić, a ile jeszcze jest do poprawy, co tak naprawdę trzeba by było udzielić, jakie odpowiedzi. To szczególnie sprawdza mi się właśnie uczniów klas 8, którzy przygotowują się do egzaminu 8-klasisty, ponieważ ja pracuję w taki sposób i też tutaj bardzo zachęcam do kursów, bo za chwileczkę rusza kurs też taki przygotowujący do egzaminu, właśnie do pracy z dzieciakami do egzaminu 8-klasisty, ale pracuję bardzo mocno z harmonogramem, dzieląc zadania wszystkie, cały materiał na takie pomniejsze części i robimy sobie różne formy sprawdzania tego, w którym jesteśmy miejscu z tym powtarzaniem. I czasami dzieciaki proszą właśnie o takie zielone kartkówki i to sobie sprawdzamy i szybciutko sobie po prostu weryfikujemy, nad czym jeszcze musimy pracować. Bardzo to rekomenduję, zielone kartkówki. Czasami jak to jest coś trudniejszego, no to wtedy no rzeczywiście trzeba to zebrać, sprawdzić przez nauczyciela, ale jeżeli jest coś, co rzeczywiście łatwo można stwierdzić po prostu zero-jedynkowo albo w odniesieniu do kryteriów, czy to się udało tutaj zrobić uczniowi w pracy, czy nie, to mogą to robić albo uczniowie sami sobie, albo po prostu przez ocenę koleżeńską. Dodaje się etap jeszcze taki właśnie wątek dotyczący tego, że uczniowie, kiedy chcą pomóc drugiemu, to bardzo się mocno angażują w to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to powinno być tak. Więc ja uważam, że w ogóle ocena koleżeńska, szczególnie w 8 klasie, to jest świetne narzędzie, bardzo potężne. Agnieszko, to powiedz dwa słowa o tym kursie, bo on jest trochę inny i trochę wyjątkowy i tu już jest pytanie o ten kurs. Jaśka poprosimy o wrzucenie linka, a Ciebie o opowiedzenie, czym ten kurs różni się od innych kursów o ocenianiu. Tak, to jest taki kurs, który zakłada pracę w 4 modułach, 4 spotkania są na żywo. Spotkania będą chyba w kolejne środy przez cały listopad. I oprócz tego, że są spotkania takie 1,5-godzinne prowadzone przez tutaj naszych ekspertów, w tym przypadku będę to miała przyjemność prowadzić ten kurs ja razem z moją koleżanką Wiolą. Przygotowałyśmy mnóstwo materiałów dotyczących tego, jak pracować z dzieciakami w kontekście nowej podstawy programowej i oprócz tego też wszyscy uczestnicy będą otrzymywali materiały na platformie, takie, które są do pobrania, gotowe do pracy z dziećmi, też bardzo dużo tam wykorzystania oceniania kształtującego, ale tutaj akurat kurs dotyczy wyłącznie języka polskiego, więc to jest taki adresowany dla nauczycieli języka polskiego egzamin ósmoklasisty i przygotowanie do tego, do tej pracy. Także 4 spotkania plus 4 moduły materiałów, z których można potem dowolnie korzystać, pobierać sobie i brać, użytkować i działać z dzieciakami. I potem też próbować pracować w taki sposób, jak Ty opowiadasz, jeśli chodzi o przygotowanie również do egzaminu ósmoklasisty. To ja zadam to trudne pytanie o obiektywność. Jak być obiektywnym albo jak nie być subiektywnym w momencie, kiedy oceniamy? Ja czuję, że Wy już sporo o tym opowiedziałyście, ale teraz byśmy to zebrały po prostu w jednym miejscu. Problem bycia obiektywnym, potem przychodzenie, bo ja bym chciał jednak wyższą ocenę, a może niższą, a może jednak bym poprawił albo poprawiła. Przyjrzyjmy się temu. Jak być obiektywnym w ocenianiu? No tak, to jest bardzo dobre pytanie, jak być obiektywnym w ocenianiu. Przede wszystkim myślę o tym, że im bardziej pracujemy konkretnie z kryteriami, tak, czyli im bardziej konkretnie wiemy, czego oczekujemy od dzieci, tym bardziej nasza informacja zwrotna jest po prostu obiektywna. To, co wydaje mi się, że to jest w ogóle taki trudny kawałek, jak być obiektywnym w ocenianiu, bo zawsze gdzieś tam nam, z perspektywy nas, nauczycieli, włącza się, włączają się różne emocje i mi to się najczęściej włącza empatia, nie? Że tak czasami dziecko się napracowało i może szkoda mu tutaj tego nie docenić. Natomiast wydaje mi się, że właśnie praca z informacją zwrotną daje tak konkretną i tak ustrukturyzowaną formę, że tutaj ciężko mówić o braku obiektywizmu. Jeżeli zaplanowaliśmy, co w tych kryteriach ma dziecko wykonać i potem odnosimy się do tego konkretnie, na ile udało mu się to zrobić, a na ile nie, to jest to naprawdę w moim poczuciu najbardziej możliwa z obiektywnych form. Przy ocenianiu stopniem, czy będzie to stopień w formie cyferki 1, 2, 3, 4, 5, 6, czy przy ocenianiu właśnie procentami, na przykład też niektórzy nauczyciele tak wymiennie, wydaje się, że to jest takie bardziej miękkie, tak, jeśli te procenty są od 0 do 100, bo wtedy może tak bardziej to jest czytelne, co uczeń dostał. Zawsze opieramy się na odejmowaniu, to znaczy jeśli uczeń zrobił wszystko, to dostał 100%, czy tam 6, jak troszkę mu się nie udało, to dostaje 5, jak jeszcze mniej 4 i tak dalej. I zawsze jest to poczucie trochę takiego z perspektywy ucznia, czego mi zabrakło. Patrząc z perspektywy informacji zwrotnej, dostajemy taką, uczeń dostaje taką informację, co już umiem. I myślę, że to jest w ogóle jedna z największych korzyści, jaką dajemy, jaką dzieci mają i jaką możemy właśnie dzieciakom tutaj zafundować, pracy z informacją zwrotną, że pokazujemy im, co umieją. I tak naprawdę pokazujemy to. Informacja zwrotna to jest po prostu siła docenienia. A wiemy nie od dzisiaj, że zdecydowanie bardziej działa docenienie niż jakiekolwiek wskazywanie, tam karanie, tak, czy wskazywanie tego, co już nie, czego nie zrobiłem. Więc dla mnie to właśnie taka realna, codzienna, osadzona na właśnie pracy z kryteriami sukcesu informacja zwrotna daje taką możliwość tego obiektywizmu w odniesieniu do umiejętności dziecka, do umiejętności, bo pamiętajmy, że nie dajemy informacji zwrotnej do ucznia, tak? Po prostu dajemy informację zwrotną do umiejętności, czyli do tego, co tutaj po prostu dziecko zdołało wykonać. No oczywiście, czy może być ona obiektywna? No wydaje mi się, że trudno to osiągnąć. Rzeczywiście praca z kryteriami, o tym o czym Agnieszka mówiła, takimi rzetelnymi kryteriami ustalonymi wspólnie z uczniem, daje naprawdę najlepsze efekty. a ponieważ ja od chyba 2 lat mierzę się z taką próbą podjętą przez siebie i próbą, którą w mojej szkole wspólnie z koleżankami podjęliśmy, żeby spróbować nie stawiać stopni w ogóle. Robimy to trochę metodą takiego pilotażu, czyli taką trochę metodą próbowania. Na razie robimy to w ten sposób, że tych stopni jest znacząco mniej. Na pewno wymaga to dużej pracy z rodzicami, współpracy właściwie z rodzicami, rozmawiania z nimi o tym, po co jest ocena, ale jedną z bardzo ważnych rzeczy wydaje mi się włączanie uczniów w ocenianie. Tak jak zaczęliśmy się trochę temu bardziej w Centrum Edukacji Obywatelskiej przyglądać, to okazało się, że właściwie ta ocena cały czas jest dawana przez nauczyciela i przez dorosłego. Czy można zatem włączyć uczniów w ocenianie? No trochę można, trochę rzeczywiście można. Ja w swojej szkole robię z moimi uczniami, daję im do realizacji tak zwane tabele postępu. Są to takie tabele, w których ja umieszczam umiejętności dziecka, które powinno opanować w danym dziale albo przy danym jakimś zakresie materiału. Ważne, aby te umiejętności wyrażone były właśnie w języku ucznia. Tak samo jak prosimy o to, aby cele i kryteria były w języku ucznia, bo one są dla ucznia. I te umiejętności mają pewne poziomy, bo też pytacie Państwo, jak to jest, że uczeń zaliczył i nie zaliczył. No trudno raczej mówić, że być może znajomość, nie wiem, dat, wzorów, może uczeń zaliczyć lub nie. Natomiast umiejętność argumentowania albo umiejętność, nie wiem, recytacji czy jakiekolwiek umiejętności raczej trudno jest powiedzieć zero-jedynkowo, bo przecież właściwie to każdy z nas śpiewa, ale każdy na różnym poziomie. I tę informację też musimy dziecku dać w jakiś taki prosty sposób, w taki sposób, w który on rzeczywiście do niego ten sposób dotrze. I moim zdaniem właśnie dawanie tabel postępu i bardzo duże bazowanie na autorefleksji, refleksji uczniowskiej daje taką możliwość. To znaczy uczeń wtedy rzeczywiście po każdej lekcji może sobie zobaczyć, w którym miejscu ja jestem. I że to, że ja nie umiem iluś rzeczy, to nie powiedziała mi tego pani, tylko ja trochę sam to zobaczyłem albo sama to zobaczyłam, bo zobaczyłam to właśnie w tej tabeli postępu. Taka tabela to są po prostu umiejętności oraz daty, które dziecko sobie samo wpisuje i może sobie mniejsze dziecko zaznaczyć tam zwyczajnie kolorem, światłami, jak tę swoją umiejętność widzi. Może też wpisać na przykład daty. Ja określam to trochę inaczej, ponieważ ja mam umiejętności i do każdej z tych umiejętności mam określony poziom. I dziecko samo wybiera sobie poziom, na którym ono uważa, że jest przy danej umiejętności. Co ważne, ta umiejętność musi dotyczyć zadania, czyli nie może to być tak sformułowane, że my dajemy na koniec działu i teraz sobie oto uczniu tam w 5. klasie, Zosiu, to sobie zaznacz, na jakim poziomie twoja jest umiejętność. Natomiast to dotyczy konkretnego zadania, czyli daję dziecku pracę z mapą historyczną i pytam je po tym zadaniu, jak radzisz sobie z pracą z mapą, zaznacz się na odpowiednim poziomie. Pyta pani, tutaj pani Jolanto, jak nazywam poziomy. Ja sformułowałam 4 takie poziomy, nazwałam tylko pierwszy i ostatni. Pewnie się Państwo domyślacie, czemu 4, a nie 6. No bo 6 to się kojarzy ze stopniem, ale też nie 5, aby nie było środkowego, bo wtedy zawsze najłatwiej dać się po środku. Ja to znam z różnego rodzaju ankiet. Więc mój pierwszy poziom nazywa się próbuję, to jest ten najniższy. A ostatni, 4, nazywa się jestem w tym mistrzem. I w taki sposób dzieci mogą same zobaczyć swoje umiejętności i do tych umiejętności się odnieść. W takiej tabeli mogę też ja odnieść się do tych umiejętności, ale tylko też na podstawie zadań, które dziecko wykonuje. Możemy też wtedy z nimi rozmawiać i dyskutować. I taki sposób pracy, aby włączyć uczniów w ocenianie, nie stopniem, ale w myślenie o ocenianie, ile umiem, na którym ja poziomie jestem tej umiejętności, po pierwsze pokazuje dziecku rozwój, że nie umiałem, a umiem. I to jest moim zdaniem bardzo cenne. A druga rzecz to jest taka, że jak ustalamy ocenę, nawet wyrażoną stopniem, bo musimy, na przykład na koniec roku, to wtedy mamy pole do rozmowy. Popatrz, tak sam się oceniałeś, prawda? Tutaj sam widziałeś swoje umiejętności, to teraz podyskutujmy, porozmawiajmy o tym. Wiem, że są takie szkoły, w których ocenę roczną, tą na koniec roku, bo ta tylko musi być wypełniana, ustala się wspólnie z uczniem. I polega to na tym, że nauczyciel proponuje ocenę końcową, natomiast dziecko, jeśli się zgadza, to się zgadza, jeśli nie, no to przynosi dowody swojej pracy i tymi dowodami mogą być oczywiście portfolio uczniowskie. Dla mnie to jest OK zeszyt, bo w moich zeszytach moi uczniowie mają właściwie wszystkie moje informacje, wszystkie swoje prace i jest to taki dowód ich nauczenia się, bo tak naprawdę to chodzi nam o to, aby dzieci zobaczyły dowody na uczenie się i żebym ja te dowody widziała i żeby rodzic je też widział, bo wtedy tylko możemy uniknąć takiej sytuacji, że ktoś nam powie, a ja uważam, że moje dziecko umie więcej, ale jeśli zadanie wykonane jest na jakimś poziomie, czyli ma jakieś błędy i te błędy na przykład poprosiłam o poprawę w informacji zwrotnej, a błędy nie zostały poprawione, to tak naprawdę dziecko na tym samym poziomie jest. No nie mam podstawy, nie mam faktu, który by potwierdził, że jest na innym poziomie. Więc to jest też to, o co myślę, mi bardzo chodzi w mojej pracy, to jest takie poczucie sprawczości. Ja ci pomogę, ale tak naprawdę uczysz się ty. Popraw to, bo możesz to poprawić. Ja cię nie zmuszam, jakby nie ja dorosły kieruję twoim życiem, tylko ty zrób to sam. Tutaj piszecie państwo o tym, że trudno to wszystko robić, jak się jest samemu i oczywiście się zgadzam, że trudno jest mieć takie samozaparcie, kiedy wokół nie ma ludzi, którzy nas wspierają, to chcę wam powiedzieć, że są. Że to właśnie ja, Agnieszka, i jest naprawdę, znam bardzo wielu nauczycieli, którzy właśnie to robią. I mentorzy, mentorki w kursach internetowych też to robią i wszyscy uczestnicy, którzy zapisują się do kursu, zapisują się tam po to, aby właśnie to robić. Więc nie jesteście państwo sami. I naprawdę to chciałabym, żebyście takie mieli poczucie, że tak nie jest. Dziękuję ci, Edyto, bardzo. To pozwolimy sobie teraz na opowiedzenie krótko właśnie o kursach dotyczących oceniania kształtującego. Tych kursów jest aż 3, a tak naprawdę one są po prostu połączone w takie odpowiednie bloki dla nauczycielek, więc mamy wersję dla edukacji wczesnoszkolnej, tutaj widziały się nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, pytały jak u nich jest. Mamy dla początkujących, czyli dla osób, które chciałyby spróbować i tak jak Edyta powiedziała, tam są naturalni sojusznicy, inne nauczycielki i nauczyciele, którzy mają podobne wyzwania, mierzą się z podobnymi trudnościami, takie osoby można tam spotkać i jest ocenianie kształtujące w wersji rozszerzonej, gdzie pojawiają się po prostu kolejne etapy, właśnie ocena, samoocena koleżeńska, czy samoocena, czy ocena koleżeńska. Więc zachęcam bardzo serdecznie, żeby jeżeli ktoś z Państwa chce skorzystać, waha się i zastanawia, to jest to ostatni moment, ponieważ zapisy do kursów są do 5 listopada, a potem już startują pierwsze spotkania, też Agnieszka mówiła o tym, że właśnie w kursie egzaminu ósmoklasisty to pierwsze spotkanie jest 6 listopada. Kursy w ocenianiu kształtującym składają się z 6 modułów, po każdym module grupa, która z danym mentorem podąża, ustala wspólne spotkanie i to jest właśnie okazja do zadania trudnych pytań, wymienienia się praktykami, wątpliwościami, czy po prostu otrzymanie wsparcia od mentora i od grupy. Oczywiście te spotkania są nieobowiązkowe i to zależy od Państwa, od uczestników, czy chcą na nie przychodzić. Oczywiście my uważamy, że te spotkania są najważniejsze w tym kursie i najwięcej dobrego robią, ale oczywiście każdy może tutaj podjąć tę decyzję we własnym zakresie. Zostało nam na koniec pytanie, o którym też już sporo było, więc ja to pytanie połączę też z wątkiem rodzicielskim, bo ci rodzice to zawsze nam wracają. Ja mam takie poczucie, że ten wątek rodzicielski na webinariach Odpornej Szkoły musi zawsze powrócić, ale zanim wątek jeszcze rodzicielski, bo o nim też już dzisiaj trochę było, to wiemy, że jest coraz więcej uczniów, którzy mają wyjątkowe, specjalne, specyficzne albo różnorodne, bo to określeń jest wiele, potrzeby edukacyjne i w takim razie to ocenianie dobrze, jeśli odpowiada na te różnorodne czy specyficzne, specjalne potrzeby edukacyjne naszych uczniów. Więc w takim razie jeszcze chciałabym domknąć tym wątkiem, czyli jak ocenianie może wspierać to, że uczniowie po prostu są różni. Tak, ja już mówiłam wcześniej o tym, że tak naprawdę praca z informacją zwrotną, takim szczególnym ocenianiem, który jest wspieraniem ucznia, to jest praca z kryteriami. Wtedy się zaczyna, wtedy kiedy dajemy dzieciakom kryteria i mówimy, po czym mogą poznać, że zrobią dobrze to zadanie. W związku z tym kryteria, które są dopasowane do uczniów, rzeczywiście bardzo mogą pomóc. Tak, ja przejmę trochę głos i trochę dopowiem, bo myślę sobie, że Agnieszka jest świeżo po chorobie. Tu zdradzę, Aga, przepraszam, ale będę tutaj szczera. Kryteria to jest jedna rzecz, to znaczy jak dostosować poziom, no proszę Państwa, my ustalamy kryteria. Tak naprawdę my ustalamy kryteria. To, o czym Agnieszka powiedziała, czyli o takim wybiórczym sprawdzaniu, dawaniu informacji zwrotnej uczniom, jest to też bardzo ważne. I naprawdę indywidualizacja pracy z uczniem polega też na tym, żeby patrzeć na to również na poziomie tworzenia zadań, konstruowania zadań. Warto konstruować takie zadanie, które wykona każdy uczeń na swoim poziomie. I rzeczywiście te indywidualne potrzeby uczniów są bardzo ważne. Wydaje mi się, że to tym bardziej skłania nas, mając klasę tak zróżnicowaną, uczniów z różnymi potrzebami, to tym bardziej skłania nas do tego, żeby mniej używać stopni, które jednak są pewnym poziomem jakiegoś wzoru, jakiegoś wzorca, który sobie ustalamy, a informacja zwrotna jest naprawdę bardzo indywidualna i w informacji zwrotnej możemy zawrzeć tylko to, na czym nam zależy. Jeśli zależy nam, aby wzmocnić dziecko i pokazać, ile już umie, a nie to, ile jeszcze czego się jeszcze nie nauczyło, to tak ją sformułujemy. Możemy też sformułować tak informację zwrotną, aby zwrócić dziecku uwagę właśnie na to, co naszym zdaniem jest ważne. Często spotykam się z takimi pytaniami na różnych spotkaniach z nauczycielami, którzy mnie pytają, ale co zrobić, co wskazać dobrego, jak tam nie ma nic dobrego? No właśnie, to jest takie pytanie, zawsze się zastanawiamy. Chyba bym raczej nie radziła pisać, że w ogóle Ci dziękuję, że napisałeś, i radziłabym postawić na szczerość. Myślę sobie, że informacja zwrotna pisemna, ale też taka informacja zwrotna ustna po prostu, rozmowa z dzieckiem, powiedzenie mu, co doceniamy w jego pracy i też zapytanie o to, co jest trudne i dlaczego jest tak trudne. To też pamiętajcie, że my się nie musimy ze wszystkim jakby porozumiewać z uczniami na papierze, nie musimy tego wszystkiego zapisywać i rozmowa jest taką bardzo ważną częścią naszej pracy. Taka rozmowa motywująca, ale też właśnie taka rozmowa, która będzie miała na celu trochę diagnozę tego ucznia. I no, ja zawsze mówię, że chyba to w ocenianiu kształtującym kocham najbardziej, że to daje nam dużo wolności i jest naprawdę dopasowane do każdego ucznia. To nie jest żadna formatka, ani kopiuj wklej, tylko jest to po prostu praca trochę 1 na 1, o tyle, o ile właśnie ja będę widziała te specjalne potrzeby uczniów i reagujmy po prostu na nie tak jak reagujemy, nie wiem, w różnych naszych życiowych sytuacjach. Tak samo będziemy pracować w szkole. Tak, ja też myślę, że te specjalne potrzeby to często mają dzieci, które niekoniecznie są zdiagnozowane jakąś opinią, tak, czy orzeczeniem. Tak naprawdę każde dziecko, nawet to zdolne, może mieć specjalne potrzeby i uważam, że właśnie informacja zwrotna ustna, ona często jest niedocenianym takim narzędziem, a warto ją bardzo mocno stosować. Dziękuję Wam bardzo. W takim razie chciałabym, żebyśmy domknęły naszą rozmowę, serię całych pytań i odpowiedzi. Mnóstwo tu jeszcze jest pytań na czacie. Państwo sobie wzajemnie też na część odpowiadali. Dziękujemy Pani Agnieszce, która pochwaliła się 12-letnim stażem w ocenianiu kształtującym i jest absolwentką naszych kursów. To tylko dowód na to, że to po prostu działa. Więc jak ktoś się zastanawia, to mam nadzieję, że ten głos przekonuje. Nie namawiamy, ale zachęcamy, proszę się przyjrzeć, może ktoś jest właśnie w takiej potrzebie decyzji, czy to jest dla mnie i od czego zacząć. Zostało nam jeszcze kilka minut, w takim razie spróbujmy poopowiadać sobie, jak zacząć tą zmianę, to myślenie o ocenieniu, bo o tym było na początku, ale właśnie przez pryzmat rodziców, czyli jak opowiedzieć o tym rodzicom, w jakich okolicznościach, może jakimi słowami, od czego zacząć, żeby ta strona, czyli jeden z trzech wierzchołków trójkąta, o jakim często w szkole mówimy, czyli mamy ucznia, nauczyciela i rodzica. Rodzic do szkoły nie chodzi regularnie, ale bardzo mocno w tej szkole jednak jest poprzez swoje dzieci. To były różne pytania, więc ale to jeżeli możemy się jeszcze przyjrzeć na koniec, jak rozmawiać z rodzicem o tym, że my teraz będziemy inaczej? Myślę, że pierwszą rzeczą, którą rodzice się boją, i też rozumiem to, bo ja jestem też mamą, to jest to, że to jest jakiś eksperyment robiony na dzieciach. Więc myślę, że przede wszystkim trzeba rodzicom powiedzieć, że to nie jest eksperyment, że takim sposobem, jakim jest ocenianie kształtujące, pracują nauczyciele i szkoły naprawdę w Polsce od ponad 20 lat. I to nie jest żaden eksperyment, że mamy konkretne dowody na to, że dzieci rzeczywiście z tego bardzo mocno korzystają. Ale jest też coś, z czego ocenianie kształtujące w ogóle bardzo mocno korzysta, to są takie, w którymś z kursów wiem, że są takie materiały dostępne też dla rodziców, my je dajemy Państwu, żebyście mogli przeprowadzić z rodzicami taki mini warsztat, gdzie bardzo łatwo można rodzicom pokazać, czego oni dowiedzą się z pracy ocenionej stopniem, na przykład trójką, a czego dowiedzą się z informacji zwrotnej. Ja się nie spotkałam po takim warsztacie, żeby ktokolwiek z rodziców powiedział, że woli trójkę. Na pewno rodzice wolą. Wydaje mi się, że to, co jeszcze raz powiem, że ten cel jest najważniejszy, że rozmawianie z rodzicami o tym, po co to robię i na czym to będzie polegało. Rozmawianie i pokazywanie rodzicom, proszenie też ich o to, żeby uczestniczyli trochę w tym procesie, ale tutaj to byłabym ostrożna, bo znam szkołę, w której nauczycielka udzieliła informacji zwrotnej i poprosiła mamę o rozmowę z dzieckiem i mama napisała drugą swoją informację zwrotną opartą więcej na błędach niż na korzyściach, więc z tym bym radziła tak ostrożnie. Padały tutaj pytania, jak pracować z informacją zwrotną i z rodzicami. Generalnie to informacja zwrotna jest dla dziecka. Jeśli rodzic będzie chciał i będzie z nią pracował, to oczywiście my możemy poprosić, ale też pamiętajcie Państwo, że możemy podać rodzicom kilka pytań. Z czego jesteś dumny w tej pracy? Co zrobiłeś tutaj najlepiej? Gdzie doceniasz siebie najbardziej? Tak naprawdę to ocenianie jest takim procesem poznawania siebie, poznawania swoich wiedzy, umiejętności, przede wszystkim umiejętności i dostrzegania tego rozwoju i takim procesem, który ma wzmacniać chęć dziecka do poprawy, do motywacji, do wytrwałości, do poprawiania właśnie i w tym zakresie ja bym chyba rodziców wykorzystywała. I korzystajcie Państwo z takich drobnych nawet wersji ćwiczeń czy rozmów z rodzicami, to Wy jesteście specjalistami, potraficie napisać na spotkanie z rodzicami taki mini warsztat, który powie rodzicom, czym jest informacja zwrotna, który powie rodzicom, dlaczego chce zrezygnować z takiej dużej ilości ocen, co robi dzieciom stopień i zachęćmy rodziców do współpracy, bo ja przyznam, że ja nie lubię takiego stwierdzenia roszczeniowi rodzice. Rodzice chcą wiedzieć. Dzisiaj są rodzice świadomi i mają do tego prawo i zróbmy to mówiąc im spokojnie, jasno co i po co robimy. Ja widzę za to rodziców właśnie w bardzo dużym stopniu jako sojuszników, którzy pomagają pracować z tą informacją zwrotną, której ja udzielam. I ja sama powiem szczerze, że właśnie mam takie swoje doświadczenie sprzed lat, wtedy, kiedy zaczęłam stosować ocenianie kształtujące, taką informację właśnie zwrotną dla dzieci. No i było to już dosyć dawno temu, wtedy mój dyrektor nie był przekonany. I to rodzice przyszli i powiedzieli, że właśnie dzięki pracy z kryteriami, że dzięki pracy z informacją zwrotną oni bardzo mogą się włączyć, przyszli docenić mnie i wtedy właśnie też i zauważyłam, że i dyrektor się przekonał i coraz więcej też nauczycieli zaczęło zauważać w tej szkole, w której pracowałam, właśnie te korzyści, bo rodzic, który przeczyta informację zwrotną, to jeden skorzysta, drugi nie skorzysta. Jeden będzie wiedział, jak z dzieckiem w domu pracować, drugi nie, a trzeci w ogóle nawet nie zauważy, że coś takiego jest, ale dajemy szansę na to, że ci, którzy chcą się włączyć, ci, którzy rzeczywiście mają na to przestrzeń, mogą to zrobić. My właśnie bardzo często mówimy o tych roszczeniowych rodzicach. Tak, są tacy, ale są też tacy, którzy po prostu dopytują, a my niekoniecznie widzimy w tym dobrą intencję, więc jeśli damy im narzędzie na to, żeby po prostu mogli to zrobić w sposób efektywny, taki wspierający dziecko, to myślę, że będą korzystać z tej informacji zwrotnej, nawet jeżeli to będzie jeden, czy dwóch, czy trzech rodziców, ale myślę, że warto. Oczywiście jakby też pamiętajmy o tym, że rzeczywiście informacja zwrotna jest dla dziecka, nie dla rodzica, więc jeśli żaden rodzic nie zajrzy, no to nic się nie stało. Ale z drugiej strony, jeśli któryś zajrzy i pomoże nam, nauczycielom, a przede wszystkim swoim dzieciom, no to super. Myślę, że to jest dobry moment, żeby kończyć. Informacja zwrotna jest dla ucznia, nie dla rodzica, ale może nas w tym procesie wspierać. Taki rodzic, który po prostu ma czas i ochotę czytać informacje zwrotne. A domykamy informacją, że nasze kursy są dostępne w ofercie do 5 listopada. Potem się okienko zamyka, sklep się zamyka i kursy są niedostępne. Już 6 listopada startują pierwsze spotkanie w tych kursach, które mają formę spotkaniową, pozostałe mają po prostu moduły do oglądania i słuchania. Serdecznie zachęcamy do pomyszkowania w naszym sklepie, jeśli Państwo tam jeszcze nie byli albo się wahają. Jeśli chodzi o Odporną Szkołę, to wracamy za miesiąc, 26 listopada. Teraz sobie robimy zasłużoną przerwę w naszych działaniach. Dla Państwa to też będzie dobry czas na spowolnienie i skorzystanie z końcówki października i przełomu listopada. To jest jednak taki refleksyjny czas i pogoda bardzo sprzyja, żeby spokojnie, nie śpiesząc się w rodzinne okolice się wybrać. Życzę Państwu tego bardzo serdecznie. Do zobaczenia w listopadzie. Agnieszko, Edyto, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, za wszystkie pytania, odpowiedzi, które przyszły od Państwa. Zebraliśmy je, bardzo za nie dziękuję. Będziemy też o nich myśleć i się zastanawiać, co tu zrobić, żeby na nie odpowiedzieć albo w jakiś sposób Państwa wesprzeć w tym wątku. I czas nasz się skończył. Dziękuję. Mówię wszystkim dobranoc. Do zobaczenia. Dziękujemy. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.